Potworna wiadomość. Zmarł wielki pisarz. Leszek Szaruga miał 78 lat. Bardzo smutne wieści dla miłośników języka polskiego. Zmarł Leszek Szaruga, właściwie Aleksander Wirpsza, poeta, pisarz, tłumacz, redaktor, krytyk literacki i eseista. Pisarz w swojej twórczości uprawiał piękną polszczyznę i walczył z nowomową. Szaruga był synem poety Witolda Wirpszy. Przeżył 78 lat. Do mediów dotarła tragiczna wiadomość. Zmarł jeden z największych polskich pisarzy, poeta, eseista, prozaik, tłumacz, redaktor, krytyk literacki. Leszek Szaruga, tak naprawdę Aleksander Wirpsza, był synem poety Witolda Wirpszy. Wiadomość o śmierci pisarza podała Polska Agencja Prasowa. Artysta dożył 78 lat, przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. Szaruga walczył z komunizmem. Aleksander Wirpsza urodził się w 1946 roku w Krakowie jako syn poety Witolda. Pisarz studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, ale w marcu 1968 roku został wydalony ze studiów i aresztowany za udział w studenckich protestach. Ostatecznie pisarz ukończył polonistykę na UW. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał jako redaktor pism wydawanych w tak zwanym drugim obiegu, między innymi w Wezwaniach i Pulsie. Później Szaruga pisał także w Nowej Polszy i Przeglądzie Politycznym. Pisarz zmuszony do emigracji. Jako Leszek Szaruga poeta wyjechał do Niemiec i osiadł w Berlinie Zachodnim 1987-1990. Tam współpracował sekcjami polskimi w BBC i Deutsche Welle, pisał także dla pism emigracyjnych. Szaruga publikował swoje utwory w paryskiej Kulturze, w ostatnich latach wydawania tego pisma był szefem działu poezji, poinformowało Polskie Radio na swojej stronie internetowej. Do Polski Leszek Szaruga wrócił w 2003 roku. Tu poza pisaniem zajął się także działalnością edukacyjną, wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim, Częstochowskiej WSP i Uniwersytecie Warszawskim. Najważniejsze dzieła Szarugi. Leszek Szaruga napisał znane powieści. Najważniejsze z nich to Zdjęcie, Podróż mego życia, Dane elementarne. Pisarz wydał kilkanaście tomów poezji. Między innymi wiersze Nie ma poezji, Czas morowy, Przez zaciśnięte zęby, Mgły, Po wszystkim, Klucz od przepaści, Skupienie, Każdy jest kimś, Panu Tadeuszowi, Mówienia, Życiowy wybór, Black. Jak podało Polskie Radio, Szaruga był zaliczany do poetyckiej nowej fali. Jego naczelną postawą była nieufność wobec oficjalnego języka, pisarz walczył też z tak zwaną nowomową. W jednej z ostatnich rozmów w radiowej Dwójce Szaruga mówił: w naszym języku są zapisane brzmienia języków dawno umarłych, o których my nic nie wiemy. Nie mamy gwarancji, że Polacy za 400 lat zrozumieją współczesnych polskich pisarzy.